Dzień dobry Państwu. Gościem Nowej Konfederacji jest pan Marek Budzisz, ekspert Strategy and Future, publicysta, a także pisarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy na temat książki Samotność strategiczna Polski, ale zanim przejdziemy do takich kluczowych zagadnień, czyli w jakim miejscu znajduje się Polska i o czym powinniśmy myśleć, to może na początek poprosiłabym, abyśmy wyjaśnili kilka kwestii. Często w książce pada takie sformułowanie jak wielka strategia, a też bardzo ciekawe badania analityków RAND, amerykańskich analityków, dotyczące tego, że jedne państwa potrafią wygrywać gdzieś w takim historycznym, mocarstwowym wyścigu, a inne przegrywają. No i tutaj pytanie, dlaczego? No, w tym raporcie, na który ja się powołuję, moim zdaniem jest to istotne opracowanie, dlatego że analitycy RAND to są jednak intelektualiści dużego formatu, moim zdaniem. No, oni zadali sobie trud przeanalizowania czy zebrania wiedzy z wielu różnych badań, analiz, opracowań politologicznych, socjologicznych i ekonomicznych, szukając odpowiedzi na pytanie, co powoduje, że w dłuższej perspektywie czasowej jedne państwa rozwijają się szybko i odnoszą sukces, a inne państwa znacznie słabiej im to idzie, albo mają takie momenty załamania czy zatrzymania tempa swojego rozwoju. Przykładów tego jest wiele. Przed wojną, mam na myśli II wojnę światową, PKB na głowę w Argentynie było porównywalne z PKB w Stanach Zjednoczonych, no dzisiaj dobrobytu, no ale też amerykańscy ekonomiści, analizując drogę rozwojową Stanów Zjednoczonych i porównując na przykład z Meksykiem tego rodzaju zjawiska związane właśnie z rozwojem, doszli do wniosku, że w gruncie rzeczy to, co różni Meksyk i Stany Zjednoczone, no to to, że Stany Zjednoczone na przestrzeni ostatnich 100 lat rozwijały się o 1,2%, o ile dobrze pamiętam, procenta przyrostu PKB szybciej niż Meksyk. Ten 1,2%, ale w każdym roku, no spowodowało tę różnicę potencjału i różnicę dobrobytu tylko że eksperci RAND-u poszli trochę głębiej i oni się poszukiwali odpowiedzi, jakie mechanizmy instytucjonalne, również społeczne, odgrywają tu zasadniczą rolę. I ich odpowiedź jest bardzo interesująca. Mianowicie oni mówią, że to jest sprzężenie kilku czynników. To nie ma jednego wyjaśnienia tego zjawiska. Ale należy mówić o kilku istotnych czynnikach, takich jak chociażby pewien dynamizm społeczny, pewnego rodzaju cele, które sobie społeczeństwo stawia, bo te cele powodują mobilizację wysiłku społecznego i powodują to, że, mówiąc potocznie, ludziom znacznie bardziej się chce ciężko po prostu na rzecz tego celu pracować, ale temu towarzyszyć powinny sprawnie funkcjonujące instytucje, zarówno społeczne, jak i instytucje państwowe, bo chociażby patrząc na rolę państwa, państwo może tego rodzaju aktywność społeczną stymulować, może ją wzmacniać, może ją kultywować, natomiast no, może też przeszkadzać. Wtedy państwo będzie obiektywnie rzecz biorąc hamowało czy zmniejszało ten potencjał. Ale to, co oni szczególnie silnie podkreślają, i mnie wydało się to bardzo interesujące, zważywszy na polską historię, no to oni podkreślają to znaczenie tej odwagi w myśleniu, odwagi w stawianiu sobie pewnych celów, nawet celów wygórowanych, zdawałoby się celów będących poza zasięgiem danego społeczeństwa, które z czasem są coraz bardziej osiągalne i coraz bardziej możliwe. No tu historia Stanów Zjednoczonych jest takim bardzo dobitnym
przykładem na tego rodzaju zjawisko, bo proszę zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone wyszły z wojny secesyjnej nie tylko jako państwo skłócone wewnętrznie, głęboko podzielone, bo była to niesłychanie krwawa wojna, no pierwsza współczesna wojna przemysłowa w gruncie rzeczy. Wyszły z tej wojny jako państwo skonfliktowane i to na krawędzi konfliktu zbrojnego z ówczesnymi mocarstwami, takim jak Stany Zjednoczone i Francja. Wyszły z tej wojny no, jako państwo relatywnie małe, bo pamiętajmy, terytorialnie rozległe, ale ludnościowo małe. Stany Zjednoczone po wojnie secesyjnej były państwem zamieszkałym przez znacznie mniejszą liczbę ludzi niżli ówczesna Rosja. A to oznaczało, że ten skok demograficzny, też skok rozwojowy, to były dopiero późniejsze lata XIX wieku, ostatniej ćwierci XIX wieku i początku wieku XX. Czyli wiele by wskazywało na to, że Stany Zjednoczone znajdowały się no, w trudnej wówczas sytuacji. A wystarczyło 30 lat do wojny z Kubą i do właściwie z Hiszpanią, gdzie Stany Zjednoczone jakby uzyskały status mocarstwa, zajmując Filipiny, zajmując Kubę, a ten status jeszcze potwierdziły za kolejne 20 lat, angażując się, no może 25 dokładnie rzecz biorąc, angażując się w pierwszą wojnę światową, przesądzając o jej wyniku. Czyli z tej perspektywy, a jednocześnie realizując niesłychanie ambitną politykę migracyjną, no, przyjechało kilkadziesiąt milionów ludzi do Stanów Zjednoczonych z bardzo różnym bagażem kulturowym, z bardzo różnym poziomem wykształcenia. Ci ludzie zostali w ramach państwa amerykańskiego, mówiąc w pewnym uproszczeniu, zagospodarowani, znaleźli swoją przestrzeń do życia i w czasie jednego pokolenia oni nie tylko zbudowali potęgę gospodarczą, też i naukową, o tym trzeba pamiętać, Stanów Zjednoczonych, ale zbudowali podwaliny mocarstwowości Stanów Zjednoczonych. To pokazuje, że w tej perspektywie wcale nie bardzo odległej, jednego pokolenia, 30, może 35 lat, bo o takiej perspektywie mówimy wtedy, kiedy traktujemy o wielkiej strategii, bo to nie jest perspektywa najbliższych wyborów czy kolejnego starcia wyborczego. To jest perspektywa pokolenia. Otóż w takiej perspektywie można wiele zrobić. Można zbudować potęgę mocarstwa w wymiarze światowym. Można też zdestruować mocarstwo w wymiarze światowym, co jest doświadczeniem Wielkiej Brytanii przecież, która właściwie przed II wojną światową była mocarstwem, a w roku 1956 nie była w stanie nawet obronić czy wygrać w wojnie o kontrolę nad kanałem Suezkim. W związku z tym to pokazuje też z tych ich badań w gruncie rzeczy, i to wydało mi się najbardziej w tym wszystkim pasjonujące, że ten polski dylemat, czy polityka musi być mierzona na zamiary, czy zamiary muszą być kształtowane pod kątem sił, którymi dysponujemy, że ten dylemat jest w gruncie rzeczy błędny, dlatego że trzeba to robić razem. Znaczy, oczywiście trzeba mieć świadomość własnych możliwości, mieć świadomość własnego potencjału i nie uprawiać w związku z tym polityki szaleńczej, przekraczającej te możliwości, ale nie należy w żadnym razie rezygnować z wielkiej strategii, z wielkich planów, które w danym momencie mogą się wydawać planami irracjonalnymi albo wręcz głupimi. No, amerykański sekretarz stanu, który kupił od Rosjan Alaskę, no, był niesłychanie ostro w owym czasie
a to był czas właśnie po wojnie secesyjnej, niesłychanie ostro krytykowany przez swoich współobywateli. Uważano, że kupił olbrzymią, bezwartościową lodówkę, płacąc kilka milionów dolarów. Uważano, że to było szaleństwo Sewarda, tak o tym mówiono. No ale perspektywa pokazała, że jednak Alaska to nie było żadne szaleństwo i to był jeden z elementów, nie jedyny oczywiście, amerykańskiej potęgi, a z pewnością dzisiaj tak to jest oceniane. To też pokazuje, że klasa polityczna każdego państwa, które ma ambicje, które chce coś osiągnąć, no musi być klasą polityczną myślącą nie tylko o doraźnych relacjach wyborczych, ale też wybiegających w przyszłość, myślącą o przyszłości własnego państwa i własnego narodu w perspektywie lat 30, a może nawet 50. No i to wszystko razem wzięte wydawało mi się bardzo intrygujące, dlatego że moim zdaniem my właśnie znajdujemy się w takiej epoce przełomowej, kiedy kształtują się nowe możliwości, kształtują się pewne okienka możliwości, jak to mówią Amerykanie. Możemy to wykorzystać, ale nie będzie łatwo. Trzeba właśnie zmobilizować wysiłek całego społeczeństwa na rzecz realizacji tych celów, no, ale możemy też tego nawet nie zauważyć i niewiele i nic nie zrobić i znaleźć się za 50 lat w sytuacji tej przysłowiowej Argentyny, która była państwem bogatym, była państwem, do którego chętniej nawet emigrowano przed II wojną światową niż do Stanów Zjednoczonych, no a dzisiaj jest bankrutem i to wielokrotnym bankrutem, bo taką politykę kolejne rządy tego kraju uprawiały. No i to jest w gruncie rzeczy też dylemat, który stoi przed nami. Znaczy albo wykorzystamy te możliwości, no albo ich niewykorzystanie bardzo zemści się moim zdaniem na nas w przyszłości. Zaraz jeszcze dopytam o to, czy jest zrozumienie takie na poziomie elit politycznych, na poziomie ekspertów, którzy doradzają w polskim rządzie, właśnie zrozumienie, że to może być taka szansa, że te ambicje, te takie społeczne aspekty też mogą być istotne, jeżeli chodzi o wielką strategię, ale bardzo ciekawa teza została też w książce poruszona, a mianowicie, że to właśnie państwa mniejsze, państwa słabsze, państwa o mniejszych zasobach dużo bardziej potrzebują wielkiego planu, myślenia o wielkiej strategii właśnie długofalowo. No bo to wynika, powiedziałbym, z takiego paradygmatu myślenia realistycznego o polityce, czy tej szkoły realistycznej. No to ta szkoła myślenia o polityce zwraca uwagę właśnie na zasoby. Różne oczywiście, takie jak zasoby demograficzne danego kraju, jak poziom zamożności, poziom PKB. To wszystko jest bardzo znaczące i bardzo ważne. No ale doskonale wiemy, to zresztą widać w toku tej wojny na Ukrainie, no, że nie tylko sam rachunek sił i środków się liczy. No bo gdyby ten rachunek sił i środków miał decydujące znaczenie, no to Ukraina już dawno w świetle tej logiki powinna upaść i Rosjanie powinni zwyciężyć, no bo oni są po prostu państwem mającym większe siły i większe zasoby. Ale jest jeszcze ten czynnik nieuchwytny. W wojskowości mówi się o morale. W politologii czy w naukach politycznych no mówi się właśnie o takim efekcie trochę synergicznym, to znaczy uważa się, że pewien plan działania, pewnego rodzaju uporządkowanie wewnętrzne, również w sensie wytłumienia konfliktów wewnętrznych, co jest niezwykle istotne, bo energia społeczna może być pożytkowana na konflikty wewnętrzne, a może być pożytkowana w innych zupełnie celach. No to jest też zgoła banalne. W tym sensie niektórzy autorzy, ja się na nich powołuję, uważają, że właśnie ta wielka strategia, czyli dojrzałość elit, pewien plan działania, umiejętność przekazania czy komunikowania się elit ze społeczeństwem, z narodem, właśnie po to, żeby
pobudzić ich do wspólnego wysiłku, no to wszystko powoduje razem wzięte, że państwa, które mają relatywnie mniejsze zasoby, są w stanie dużo więcej osiągnąć. I to jest właśnie ten element, to jest to znaczenie tego, co anglosasi określają mianem wielkiej strategii. Znaczy, jeżeli będziemy tak działać, to nawet mniej mając możemy więcej osiągnąć. Oczywiście w pewnych granicach, no bo to z tego nie można wysnuwać wniosku, że szaleństwo ma być naszą dewizą w polityce, czy jakieś zupełnie absurdalne działania. Tu po prostu chodzi o podkreślenie tego, iż w relacjach między narodami, to najlepiej widać w czasie wojny, bo wojna jakby uskrajnia wszystkie zjawiska i pokazuje je no po prostu bez tego całego sztafażu, którym często są one przykrywane w czasie pokoju, to wtedy jesteśmy w stanie więcej osiągnąć, niźli by to wynikało z prostego sumowania potencjałów. To teraz przejdźmy już w takim razie do samej Polski. Na początku książki przytacza pan wypowiedź jednego z ministrów za czasów rządów Lecha Wałęsy, kiedy ten napisał list do sekretarza generalnego NATO o tym, że właśnie w polskiej strategii najważniejsze jest to, abyśmy dołączyli do Sojuszu Północnoatlantyckiego, i druga bardzo taka mocna wypowiedź, że nie ma pewności, że ten artykuł 5, czyli ten, który głównie ma gwarantować nam pomoc ze strony państw członkowskich, że on faktycznie w tych zapisach potwierdza to, że możemy liczyć na jakieś konkretne działanie. No i pytanie, czy jest w Polsce świadomość tego, pańskim zdaniem, wśród elit politycznych? Mnie się wydaje, że ta świadomość zaczyna być w coraz większym stopniu obecna. Tak bym to ujął. No ale to nie zmienia faktu, że my musimy mierzyć się, mam na myśli całe społeczeństwo, bo to nawet w większym stopniu uważam dotyczy społeczeństwa niż elit politycznych. Musimy mierzyć się z takim dziedzictwem tego, co określamy mianem snu strategicznego, w który wpadliśmy w momencie wejścia Polski do NATO i wejścia Polski do Unii Europejskiej. To oczywiście była może raczej drzemka niż jakiś głęboki sen, ale konsekwencje tego są w moim odczuciu bardzo groźne. Dlaczego? Dlatego, że u nas ukształtował się przez lata pogląd, który jeszcze jest dość silny, a może nawet bardzo silny w części społeczeństwa, iż nasi sojusznicy zapewnią nam pokój. I tego rodzaju przekonanie w stabilnym systemie międzynarodowym ma swoje racje, to znaczy ono dość precyzyjnie czy słusznie opisuje realia funkcjonowania w stabilnym systemie bezpieczeństwa, dlatego że silniejsi gracze od nas są wówczas zainteresowani utrzymaniem status quo. A utrzymanie status quo no to jest niczym innym właśnie jak stanem pokoju. I przez lata tego rodzaju sytuacja powodowała, że społecznie, tak jak ja to odczytuję, my uważaliśmy i pewnie nadal część osób uważa, że w gruncie rzeczy sojusze to jest coś, co inni, to jest sposób, w którym inni gwarantują nasze bezpieczeństwo. I to jest w moim odczuciu groźne zjawisko, bo ono oznacza po pierwsze zupełnie niezrozumienie natury sojuszy, po drugie oznacza zupełne niezrozumienie natury zobowiązań w ramach artykułu 5, a po trzecie wreszcie to jest myślenie, które powoduje, że jesteśmy i mentalnie, ale też w związku z tym wysiłkiem, o którym mówiłem w pierwszej części naszej rozmowy, nieprzygotowani na nowe czasy. Te nowe czasy, no one charakteryzują się obecnością wojny w Europie. Ale wojny nie jako zjawiska, powiedziałbym, przyrodniczego,
tylko jako zjawiska politycznego, bo to, że wojna wybuchła, no ma swoje powody, znaczy to dość istotne i trzeba to wreszcie dostrzec. Po pierwsze, było państwo, które uznało, że przy użyciu argumentów wojskowych, czyli argumentu siły, jest w stanie osiągnąć korzystną dla nich sytuację polityczną. I to jest jakby fakt oczywisty, no ale z tego faktu wynikają konsekwencje, a przynajmniej fundamentalne pytania. To znaczy, czy są przesłanki, aby myśleć, iż to państwo z tego rodzaju argumentacji w polityce międzynarodowej wdającej się przewidzieć przyszłości zrezygnuje. No bo jeżeli zrezygnuje, jeżeli w pewnym momencie elity rosyjskie dojdą do wniosku, że w gruncie rzeczy stawianie na siłę nie ma sensu, no to być może wtedy będzie szansa wrócić do tego stanu stabilizacji systemowej, który przez lata gwarantował nam pokój. Moim zdaniem nie ma dzisiaj żadnych przesłanek, ażeby twierdzić, iż Rosja wdającej się przewidzieć przyszłości przepoczwarzy się w państwo miłujące pokój i takie, które zrezygnuje z używania argumentu siły. I to jest jakby pierwszy element nowej sytuacji. Drugi element, też związany z wojną, czy druga istotna kwestia, no to trzeba sobie postawić pytanie, dlaczego Rosjanie zdecydowali się, przeprowadzając pewien rachunek strategiczny, zdecydowali się złamać czy przełamać amerykańską politykę powstrzymywania, czy raczej odstraszania, trzeba powiedzieć, przepraszam. No bo deklaracje wspólnoty Zachodu były dość czytelne. Biden przed wojną w sposób dość czytelny uprzedzał Putina, że agresja wobec Ukrainy będzie powodowała, jak to on mówił, fatalne konsekwencje dla Rosji. No ale to nie zmieniło, to nie wpłynęło na decyzję Kremla. Co oznacza po pierwsze, że polityka powstrzymywania, tak jak ona była rozumiana przez ostatnie 20 lat przez państwa NATO, a konsekwencją polityki powstrzymywania było ukształtowanie pewnego potencjału wojskowego państw NATO i konsekwencją polityki powstrzymywania w takim rozumieniu był charakter obecności wojskowej NATO na wschodzie. Tylko że ta polityka powstrzymywania zawaliła się 24 lutego, dlatego że ona okazała się nieskuteczną. No w związku z tym należy zadać zasadnicze pytanie, no jesteśmy już trochę bogatsi o doświadczenia 11 miesięcy wojny, no zadać należy zasadnicze pytanie, jaką politykę bezpieczeństwa blok państw zachodnich, w tym systemu sojuszniczego, w którym my uczestniczymy, powinien uprawiać na tak zwanej wschodniej flance NATO. No bo tu mamy do czynienia z istotnymi zmianami już wywołanymi wojną. No mamy do czynienia z samą wojną, mamy do czynienia z akcesją Szwecji i Finlandii do NATO, no i mamy doświadczenia związane z reakcją państw będących członkami NATO na wojnę na Ukrainie. No ujawniły się bardzo czytelne różnice w ocenie sytuacji strategicznej oraz w ocenie przyszłych relacji z Rosją. Te różnice są niezwykle istotne, bo państwa naszego regionu mówią o tym, że trzeba uprawiać politykę powstrzymywania, politykę znaczącego zwiększenia obecności wojskowej na wschodzie, właśnie po to, żeby asekurować się na wypadek, gdyby Rosja chciała za jakiś czas, ten czas jest kwestią dyskusyjną, jaki to jest interwał, wrócić do działań wojennych albo wejść na wyższy poziom działań wojennych przeciwko Paktowi Północnoatlantyckiemu, że trzeba, przygotowując się do takiego scenariusza, wzmocnić potencjał wojskowy NATO na wschodzie, dlatego że, to też jest argumentacja w naszej części Europy często padająca, dlatego że Rosjanie rozumieją argument siły, a w związku z tym, jeżeli znacząco wzmocnimy siłę na wschodzie, to w gruncie rzeczy uprawiamy politykę pokojową, bo wywieramy wpływ na
na rosyjski rachunek strategiczny i Putin albo jego następcy, analizując sytuację i zastanawiając się, czy nie rozpocząć kolejnej wojny, no będą musieli wziąć pod uwagę ten rachunek sił, no i to w związku z tym może ich odwlec od myśli o rozpoczęciu kolejnego uderzenia. Ale ujawniły się też różnice na tym poziomie, bo są państwa w Europie, które dość czytelnie, otwarcie i takie jak chociażby Francja, mówią, że przyszły system bezpieczeństwa powinien być budowany wraz z Rosją. Wraz z Rosją oznacza z uwzględnieniem, bo o tym też Macron mówi przecież bez jakiegoś skrępowania, z uwzględnieniem rosyjskich interesów strategicznych. Może nie wszystkich, no ale chociażby części tych interesów. I to jest zasadnicza różnica o charakterze strategicznym. I wreszcie doświadczenie artykułu 5, czy w ogóle funkcjonowania NATO w tej sytuacji wojennej, no wskazuje dzisiaj w sposób dość czytelny na to, że te obawy analityków, dziennikarzy i publicystów, ja o tym pisałem wielokrotnie już przed wojną, że artykuł 5 nie daje automatycznych gwarancji rozpoczęcia działań wojennych przez NATO, gdyby na przykład Polska została zaatakowana, no to doświadczenia tych 11 miesięcy raczej nas utwierdzają w przekonaniu, taka jest moja teza, przekonaniu, że tutaj rzeczywiście ani nie ma automatyzmu, ani nie ma pewności, że państwa NATO wejdą w razie ataku do wojny, a tym bardziej mamy wiele, a nawet bym powiedział lawinę informacji świadczących o tym, że duże państwa Europy Zachodniej, nasi sojusznicy, takie państwa jak Niemcy, ale również Francja, też i Wielka Brytania, nie mają zdolności, żeby wejść do pełnoskalowej wojny, gdyby zachodziła okoliczność związana z uruchomieniem artykułu 5. No i to w związku z tym powoduje moim zdaniem przewartościowanie, czy powinno powodować, bo czy powoduje, to jest osobne zagadnienie, przewartościowanie naszego systemu, naszego myślenia o systemie sojuszniczym. W stronę myślenia, że to po pierwsze znacznie więcej niż do tej pory sądziliśmy, zależy od nas i od naszego wysiłku, naszego przygotowania, naszych zdolności, naszego potencjału wojskowego. Po drugie, że mamy w ramach tego ogólnego i dużego systemu sojuszniczego, jakim jest NATO, pewne kręgi państw, które myślą podobnie jak my i w związku z tym można spodziewać się, że będą szybko działać, i państw, które myślą nieco inaczej niż my, mają też ograniczone możliwości, a w związku z tym nie ma co oczekiwać, że oni będą w stanie szybko działać. To znaczy w razie ataku można się od niektórych spodziewać szybkiej pomocy, a od innych można się spodziewać pomocy na poziomie deklaracji politycznych, ale już nie można być aż tak pewnym realnego wsparcia wojskowego. To wszystko powoduje, że musimy przemyśleć od nowa właściwie wszystko. System bezpieczeństwa regionalnego, system polityki odstraszania, nasz system sojuszniczy, nasze wysiłki, nasz potencjał wojskowy, naszą politykę regionalną, priorytety w zakresie polityki regionalnej i polityki zagranicznej, no to razem wzięte pokazuje, że jesteśmy właśnie w okresie przełomu, w okresie tego, kiedy stare, Jacek Bartosiak mówi, mapy mentalne już nie dają odpowiedzi na nowe wyzwania, a nowe jeszcze nie powstały. I ja mam przekonanie, że część naszego społeczeństwa, część też klasy politycznej, to jest psychologicznie zresztą zrozumiałe zjawisko, ma taką pokusę myślenia, iż możemy wrócić do starych, dobrych czasów. Możemy wrócić do sytuacji, kiedy znowu będzie spokojnie, a my będziemy w tym znanym świecie, który kontrolowaliśmy mentalnie, mogli znowu uprawiać naszą politykę. Moja teza jest taka, że to jest po prostu niemożliwe, że tego rodzaju cofnięcie się w czasie jest niemożliwe, że taka polityka do niczego nie będzie prowadziła. My możemy albo
aktywnie uczestniczyć w budowaniu nowego systemu, zyskując w efekcie pewne poprawę naszej pozycji, dużo czasu ryzykując, bo nie ma polityki bez ryzyka, albo możemy tego nie robić, marząc o powrocie do czasów sprzed 24 lutego, ale te czasy nie wrócą, bo już się wszystko pozmieniało, już się kształtuje nowy układ w Europie Środkowej, a wyzwania, które nas będą czekały, będą jeszcze, sądzę, poważniejsze, bo to też jest pewną naiwnością myśleć, że wojna skończy się za 2 tygodnie albo za pół roku i już będzie wtedy wszystko po staremu. No tak nie będzie, to jest bardzo krótkowzroczne. Ja uważam, że polskie społeczeństwo i polska klasa polityczna, polskie elity też i umysłowe, no, stoją wobec bolesnej lekcji, którą będziemy musieli odebrać i musimy, zważywszy na tempo zmian, musimy to zrobić dość szybko, a niestety nie jesteśmy do tego przygotowani na żadnym poziomie, ani poziomie refleksji, ani poziomie instytucji państwowych, ani też i poziomie akceptacji przez społeczeństwo pewnych, wydawałoby się, dość oczywistych kwestii. Te zagadnienia są bardzo szeroko omawiane w pańskiej książce. Jeszcze chciałabym na moment wrócić do pierwszej części wypowiedzi, a mianowicie wspomniał pan o tym, że Rosja używa argumentu siły, taki argument też rozumie, tylko to wszystko, o czym powiedzieliśmy później, czyli że naszą strategią oczywiście jest wzmacnianie wschodniej flanki NATO, że dołączenie Szwecji i Finlandii, no to też jest taki ten game changer, bo to zmieni, tak naprawdę wydłuży granicę Rosji z NATO o 2-krotnie. Tylko pytanie, czy na Kremlu w ten sposób rozumują. Czy to nie jest tak, że pewną kalkę jednak przykładamy myślenia zachodniego i uważamy, że też to wszystko do nich dociera? No ale gdyby nie docierało, to Szojgu nie ogłosiłby kilka tygodni temu planów powiększenia liczebności rosyjskich sił zbrojnych, właśnie powołując się na nowe obowiązki. Zapowiedział też powołanie 2 nowych okręgów wojskowych, właśnie powołując się na nowe obowiązki czy nowe wyzwania związane z wejściem Szwecji i Finlandii do NATO. To oni też to dostrzegają i oni też to widzą i oni też starają się zaprogramować swoje działania w odpowiedzi na tego rodzaju zjawiska. To, co pani powiedziała o zmianach geostrategicznych w efekcie wejścia Szwecji i Finlandii do NATO. Ja też poświęcam temu sporo uwagi. Moim zdaniem to jest szansa na osiągnięcie pewnej nowej jakości. Również szansa dla Polski, szczególnie jeśli chodzi o tak zwaną enklawę kaliningradzką. Ale to się jeszcze nie dokonało. Znaczy, to się dokonuje na naszych oczach i będzie jeszcze się dokonywało przez najbliższe lata, bo potencjał wojskowy trzeba budować. Potencjał w zakresie bezpieczeństwa wymaga współpracy, wymaga inwestowania i wymaga współdziałania na wielu, wielu różnych poziomach i wymaga to w związku z tym też aktywności po naszej stronie i dostrzeżenia, że to jest jeden z najważniejszych kierunków też i w polityce polskiej na następnych lat, bo w jaki sposób Szwecja i Finlandia wejdą do NATO i co to będzie oznaczało z wojskowego punktu widzenia, to bezpośrednio dotyczy naszego bezpieczeństwa, bo dotyczy przesmyku suwalskiego i dotyczy enklawy kaliningradzkiej. Ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o wagę tego kierunku, to nasze elity polityczne jeszcze nie mają świadomości, na ile to on jest istotny. My wiemy i uprawiamy politykę znaczącego zaangażowania we wspieranie Ukrainy. Ja popieram tę politykę, uważam, że ona jest słuszna i odpowiada na zagrożenia i daje wiele też możliwości w przyszłości. Natomiast ta polityka musi być uzupełniona o przynajmniej 2 kolejne polityki, znaczy to musi być uzupełniona o politykę o równym stopniu intensywności relacji, jeśli chodzi o państwa basenu Morza Bałtyckiego, szczególnie skandynawskie, bo to się nie ogranicza tylko do Szwecji i Finlandii, oraz musi być uzupełniona o politykę budowania relacji z państwami bałkańskimi.
Dlatego, że i tu się zgadzam też z opinią choćby generała Hodgesa, który mówi, że należy myśleć o wojskowej obecności, bo rozmawiamy o systemie bezpieczeństwa, bo to jest, uważam, absolutnie kluczowa sprawa, od której wszystko zależy. Czy albo ten system bezpieczeństwa zostanie prawidłowo skonstruowany, co da nam możliwości również rozwojowe, trochę takie jak stworzenie NATO dało Niemcom zachodnim po II wojnie światowej i innym państwom Starego Kontynentu, no albo ten system bezpieczeństwa zostanie źle skonstruowany, no i wtedy tych możliwości nie będzie, a za to będą zagrożenia. Zagrożenia wiążą się z kosztami, a możliwości wiążą się z potencjalnymi zyskami, czyli w źle skonstruowanym systemie bezpieczeństwa będziemy mieli koszty, a nie będziemy mieli z tego tytułu zysków. I to jest cała ta sytuacja, czy istota tej sytuacji. Waga kierunku bałkańskiego czy kierunku Morza Czarnego, tak to trzeba by powiedzieć, jest istotna, dlatego że w takim ujęciu całościowym, kiedy myślimy o systemie bezpieczeństwa o wschodnim froncie NATO od Nordkapu, czyli od dalekiej północy po wschodnią część Morza Śródziemnego, to tylko i wyłącznie w takim konstrukcie Polska jest jakby centralnym elementem tego frontu, takim sworzniem bezpieczeństwa. Bez Polski nie uda się skonstruować tego o czym mówię, co obiektywnie podnosi znaczenie Polski z wielu powodów. No to myślę już wiadomo, to już myślę, że w Polsce już zdajemy sobie sprawę, że ta wojna tocząca się na Ukrainie powoduje wzrost naszego znaczenia, ale skonstruowanie takiego systemu bezpieczeństwa z naszym udziałem wymaga wielkiej aktywności obliczonej przede wszystkim na przełamywanie pewnych starych, tu znów odwołam się do tego, o czym często Jacek mówi, czyli map mentalnych. Dlatego, że system bezpieczeństwa Europy Zachodniej po II wojnie światowej był budowany w oparciu o zupełnie inną konstrukcję. I pewną konsekwencją tego, nazwijmy to, starego myślenia jest myślenie o bezpieczeństwie na wschodzie w oparciu o dwa relatywnie odseparowane od siebie kierunki operacyjne. Kierunek północny, czyli bałtycko-skandynawski, który też obejmuje Polskę, i kierunek południowy, czyli kierunek bałkański, Rumunia, Bułgaria. I nawet dowództwa NATO w Europie no jakby mają tego rodzaju instytucjonalny podział obowiązków. Tylko że to powoduje rozbicie tej wspólnej przestrzeni bezpieczeństwa na dwie części i powoduje, gdyby iść tym kierunkiem rozumowania, że Polska z państwa ze stworzenia tego systemu bezpieczeństwa staje się w gruncie rzeczy państwem peryferyjnym. Bo proszę zwrócić uwagę, w takim układzie pewnej dychotomii główny kierunek będzie w związku z wejściem Finlandii i Szwecji do NATO kładziony na wzrost znaczenia i obecności wojskowej i instalacji wojskowych natowskich w tych państwach, bo one dają głębię strategiczną państwom bałtyckim, one dają zakorzenienie i kontrolę nad wyjściem z północnej drogi morskiej i one wreszcie dają Stanom Zjednoczonym, tu mówimy też o interesach wielkiego mocarstwa, możliwość uczestniczenia w rozgrywce o zasoby, ale też i komunikacyjne znaczenie bieguna północnego. To o czym od pewnego czasu mówi się coraz głośniej. A z kolei koncentracja na kwestii zwiększenia obecności w basenie Morza Czarnego, natowskiej obecności, bo tam jest wyraźna asymetria potęgi. Rosjanie tam w tym basenie są znacznie silniejsi niż NATO. Tu nie chcę na razie omawiać kwestii polityki tureckiej. W związku z tym to też tego rodzaju myślenie pociąga za sobą, że mielibyśmy do czynienia z ukierunkowaniem tych inwestycji w tego rodzaju, bym powiedział, starym sposobie reagowania na skrzydła
co omija Polskę. Nie daje też odpowiedzi na pytanie o przyszłość Ukrainy, bo Polska z Ukrainą byłaby tutaj jakby trochę inaczej traktowana. To oczywiście na poziomie teoretycznym są rozważania, ale one są niezwykle istotne, bo one właśnie wymagają odpowiedzi, jakiego rodzaju polityka i obliczona na realizację jakich celów, jak powinna wyglądać polityka polska również, a może przede wszystkim w układzie sojuszniczym. To jest pewna szansa, ale źle zrealizowana polityka może odwrócić naszą sytuację i przekształcić nasze położenie z atutu na obciążenie, bo to też będzie blokowało powstanie systemu skomunikowania północy z południem. Tylko by wtedy powodowało skomunikowanie centrum, nazwijmy to natowskiego, które znajduje się w Niemczech, w ramach takiego systemu, bym powiedział, przypominającego trochę centrum i promienie, czyli by stawiało na skomunikowanie wschód-zachód albo zachód północny wschód i zachód południowy wschód, nie byłoby skomunikowania północ-południe, co oznaczałoby, że pewne szanse związane z integracją gospodarczą na osi północ-południe znalazłyby się poza naszym zasięgiem, co by obiektywnie rzecz biorąc osłabiało siłę impulsów rozwojowych. No to mniej więcej w pewnym skrócie oczywiście mówiąc pokazuje, że dzisiaj ta gra, w której Polska już uczestniczy, no ona jest związana i z systemem bezpieczeństwa, i z prawidłowym jego zaprogramowaniem, zaprojektowaniem i z prawidłowym zbudowaniem, a to pociąga za sobą konsekwencje w zakresie rozwoju i czy perspektyw rozwoju gospodarczego, a w związku z tym, jeżeli chcemy osiągnąć sytuację, którą niedawno opisywali eksperci Banku Światowego, a mianowicie, że za lat kilkanaście, tak to powiedzmy, Polska jest w stanie, jeśli chodzi o PKB liczone na głowę mieszkańca, według parytetu siły nabywczej, co wydaje się lepszą miarą niż w liczbach bezwzględnych, przegonić takie państwa jak Francja, z pewnością Włochy, Wielka Brytania i Japonia, no to żeby osiągnąć taki efekt za lat kilkanaście, no trzeba prawidłowo zbudować czy zagospodarować tę przestrzeń, w której się znajdujemy. W pierwszym rzędzie przestrzeń w zakresie bezpieczeństwa, bo w związku z wojną to jest absolutnie najważniejsza obecnie sprawa. I to trzeba też chyba powiedzieć, że po prostu są naczynia połączone. No nie da się uzyskiwać dużego rozwoju gospodarczego bez właśnie zapewnienia sobie i dobrej zbrojeniówki i tego aspektu bezpieczeństwa, ale też no, ta cała nasza wielka strategia no, dzisiaj opiera się jednak w dużej mierze o to, w jaki sposób potoczy się wojna na Ukrainie. I tutaj bardzo ciekawe, tak naprawdę kilka rozdziałów jest poświęconych strategii Rosji, no bo już chyba prawie wszystko zostało powiedziane na temat tego, dlaczego Władimir Putin zdecydował się uderzyć na Ukrainę, ale jakie były te szersze plany, jakie jest spojrzenie Kremla na, jaki był w ogóle pomysł na przyszłość Europy i tutaj chyba też trzeba by podzielić na te kraje starej Europy i na Europę Środkową. Zgoda, tak w istocie jest. Putin, nie tylko Putin, właściwie cała rosyjska elita strategiczna, oni od pewnego czasu formułowali no, dość czytelną wizję przyszłości świata. Dzisiaj te poglądy ulegają pewnej korekcie, no ale ja opisywałem stan sprzed wojny przede wszystkim, w związku z tym to warto o tym to przypomnieć. No, mówiąc w pewnym skrócie, oni uważali, że po pierwsze sytuacja kolektywnego Zachodu, zwłaszcza po ewakuacji Afganistanu, po tych konfliktach, które się zarysowały w roku 2021, przepraszam, po AUKUS, po pewnych sporach, no jest tego rodzaju, że Zachód nie będzie aktywnie
przeciwdziałał przekształceniu położenia geostrategicznego Europy Środkowej. Znaczy, Ukraina oczywiście miała zostać państwem wasalnym wobec Rosji. Dlatego zaprojektowano krótką operację wojenną, bo chciano przede wszystkim zmienić władzę i zainstalować w Kijowie bardziej przyjazną Rosji ekipę. To oczywiście okazało się zupełnie niemożliwe. Nie ma co o tym rozmawiać, bo o tym się dość dużo w Polsce rozmawia. Tu Rosjanie popełnili istotny błąd w ocenie sytuacji, własnych możliwości i źle ocenili przeciwnika. Natomiast ich myślenie strategiczne opierało się na tym, że Ukraina dość szybko zostanie zdobyta i politycznie zwasalizowana. I to miał być pierwszy krok zaprowadzenia przez Rosję nowych porządków. Putin o tym mówił otwarcie 19 grudnia, prezentując, zresztą Rosjanie to opublikowali, w związku z tym to też można przeczytać, propozycje tak zwanych traktatów pokojowych z państwami zarówno NATO, jak i ze Stanami Zjednoczonymi. Te propozycje sprowadzały się w gruncie rzeczy do przekształcenia Europy Środkowej, czyli wszystkich państw, które weszły do NATO po roku 1997, bo to nie dotyczy tylko Europy Środkowej, dotyczy również Bałtów i dotyczy również państw znajdujących się na Bałkanach, w inną strefę bezpieczeństwa. Znaczy, te państwa mogłyby formalnie do NATO należeć, no ale nie byłoby na ich terenie instalacji wojskowych natowskich i nie stacjonowałyby jednostki wojskowe z innych państw natowskich, nawet w takim porządku rotacyjnym, jak to jest obecnie, czyli w gruncie rzeczy te państwa mogłyby liczyć wyłącznie na własny potencjał wojskowy, który nie jest duży. Polska ma również znacząco mniejszy potencjał wojskowy niż dzisiejsza Ukraina, to już też nie jest żadną tajemnicą. No a Rosja po tym jakby zhołdowała Ukrainę, no miałaby, że tak powiem, granicę rozciągającą się od enklawy kaliningradzkiej przez Białoruś, którą politycznie kontroluje po Ukrainę i krótka wojna oznacza też niewielkie straty, w związku z tym miałaby dużą i nadal uchodzącą za bardzo, bardzo sprawną armię wojskową na polskiej granicy. Rosjanie uważali, że Zachód Europy nie będzie skłonny toczyć wojny o status geostrategiczny Europy Środkowej, a nawet uważali, to Putin też wielokrotnie o tym mówił i pisał, że jest możliwa taka formuła wspólnego zagospodarowania tej przestrzeni. Znaczy, Europa Środkowa stanie się takim obszarem buforowym, gdzie będą krzyżowały się interesy niemieckie, francuskie, ale również będą uwzględniane interesy rosyjskie. Inwestycje Europy Zachodniej w Rosji będą narastały, będzie następował transfer technologii, będą też realizowane nowe projekty, takie jak choćby w zakresie energetyki wodorowej, bo Rosjanie też na to bardzo, bardzo stawiali. Czyli byłaby to taka wizja, powiedziałbym, porozumienia między Rosją a Europą Zachodnią, trochę przypominająca to porozumienie między Rosją a Niemcami w zakresie energetyki czy surowców energetycznych, tylko znacznie, znacznie szersza i obejmująca również kwestie o charakterze geostrategicznym i wojskowym, dlatego że Putin domagał się zaakceptowania tego nowego porządku przez wszystkie państwa będące członkami NATO, w tym też oczywiście państwa Europy Zachodniej. Ale to nie był jedyny jego zamysł, bo on, Rosjanie zresztą doskonale zdają sobie sprawę z potencjałów wojskowych. Oni uważają, że Europa Zachodnia w ogóle nie liczy się, jeśli chodzi o potencjał wojskowy, liczą się Stany Zjednoczone, a w związku z tym część tych żądań była bezpośrednio obliczona na zmianę polityki amerykańskiej. Amerykanie mieliby się też zgodzić na wycofanie instalacji wojskowych i własnych oddziałów oczywiście z Europy Środkowej, ale również mieli się zgodzić na żądanie Rosji związane z niedyslokowaniem broni jądrowej na tereny europejskie, bo tam jest zawarte również takiego rodzaju wezwanie, co by oznaczało faktyczne
zwinięcie amerykańskiego parasola nuklearnego nad jednocześnie, przepraszam, wejdę w słowo, ale te rosyjskie mogą cały czas miałyby zostać rozmieszczone, bo to była taka sprawa. No to miałoby być jednostronna zmiana, dlatego że tam była taka teza sformułowana, że Rosjanie nie dyslokują swojego potencjału jądrowego do obcych państw, a w związku z tym na zasadzie symetryczności Amerykanie również powinni tego rodzaju zobowiązanie przyjąć na siebie, co oznacza, że potencjał jądrowy, tak jak gdzie on dzisiaj stacjonuje, w tym i systemy podwójnego przeznaczenia, trzeba pamiętać, że Rosjanie mają bodajże 32 systemy podwójnego przeznaczenia, od artyleryjskich po wszystkie inne, takie, które mogą być zarówno zaopatrzone w amunicję konwencjonalną, jak i jądrową. No ale to żądanie też padło i gdyby ono zostało przyjęte, no to w gruncie rzeczy oznaczałoby wycofanie Stanów Zjednoczonych wojskowe, a przynajmniej w bardzo istotnym komponencie wojskowym z Europy, co wraz ze wzmocnieniem tego trendu na współpracę, na zagospodarowanie przestrzeni Europy Środkowej przez państwa Europy Zachodniej i Rosję, no sprzyjałoby w jakiejś nieodległej perspektywie zjawisku umocnienia trendu polegającego na budowie europejskiej suwerenności strategicznej i na myśleniu o tym, że bezpieczeństwo Europy no musi być elementem porozumienia między państwami europejskimi a Rosją. Już niekoniecznie z zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone byłyby de facto wypychane w ten sposób z Europy. A Rosja, najsilniejsze wojskowo państwo, miałoby coraz więcej do powiedzenia, ale oczywiście nie w trybie jakiejś prostej groźby, bo to tu w ogóle nie o to chodzi. Rosjanie wielokrotnie różnicowali swój przekaz pod adresem Europy Zachodniej, wysyłając czytelne sygnały, że ich potencjał wojskowy ma głównie siły oddziaływania na państwa Europy Środkowej, a nie na państwa Europy Zachodniej. Z tego też powodu, to jest dość racjonalne myślenie w Niemczech i we Francji, no tam nie ma silnych impulsów, żeby rozbudowywać swój potencjał, zwłaszcza w zakresie sił lądowych, bo czym innym są siły ekspedycyjne i stabilizacyjne, które mogą realizować misje, nie wiem, w Afryce Północnej, bo oni doskonale zdają sobie sprawę, że ani w zakresie pewnej dążności politycznej, ani w zakresie realnych zdolności Rosjanie nie mają możliwości wojskowego oddziaływania dalej niż powiedzmy do Odry. No a to oznacza, że oni nie są zagrożeni, w związku z tym po co mają wydawać dziesiątki miliardów euro czy dolarów na zbrojenie, jak to można, te pieniądze można wydać lepiej na inne cele. I to wyjaśnia, a nie jakiś tam fakt niewiedzy czy zauroczenia kulturą rosyjską, to wyjaśnia, dlaczego Niemcy nie są w stanie zrealizować tego zobowiązania z roku 2014, ze szczytu NATO w Walii, kiedy zapadła decyzja o dojściu do poziomu wydatków na zbrojenia w wysokości 2% PKB, bo wymagałoby to wydania miliardów euro, a lepiej te pieniądze wydać na cele znacznie bardziej społecznie nośne i gwarantujące sukces polityczny rządzącej partii. I to Niemcy nie są w stanie tego zrobić, mimo że przez lata miały nadwyżkę w budżecie, to też trzeba o tym pamiętać. To nie brak środków spowodował, że ani jakiś pacyfizm niemiecki wielki spowodował, że oni nie chcieli wydawać, po prostu nie są zagrożeni przez Rosję. Nie odczuwają siły tego zagrożenia i w związku z tym są skłonni traktować Rosję w kategoriach partnera do rozmowy, tym bardziej, że Rosjanie im oferują znaczące benefity, no to nie ma co o tym wszystkim mówić, bo to już jest temat dość znany. Ale inna jest sytuacja Europy Środkowej. No i Rosjanie liczyli na wzmocnienie tego efektu, liczyli na bunt Europy Zachodniej i w konsekwencji osłabnięcie, a w gruncie rzeczy rozpad NATO, liczyli na wypchnięcie Stanów Zjednoczonych z Europy, bo to by im dawało możliwość budowania własnej pozycji jako jednego z wielkich filarów
siły w tym pluralizującym się świecie, czyli takiego konstruktu Rosji, która z jednej strony jakby ma stałe źródło dochodów i to nie małych, związanych z eksportem węglowodorów, ale z drugiej strony jakby kontroluje znaczącą przestrzeń, ma też pewną dominację polityczną na kontynencie euroazjatyckim, ma znaczący potencjał wojskowy, z którego nie zamierzałaby rezygnować. Ma też transfery technologii, kapitału i wiedzy z wyżej rozwiniętych państw Zachodu, bo te państwa Zachodu byłyby tym zainteresowane. Wręcz plasowane miałyby być w Rosji te, nazwijmy to, brudne gałęzie przemysłu, z których Europa chce rezygnować. Mówiąc brudne gałęzie przemysłu, mam tu choćby na myśli całe rolnictwo, bo przecież ten program Fit 55 to jest w gruncie rzeczy programem likwidacji europejskiego rolnictwa. W związku z tym w tej konstrukcji Rosja by bardzo na tym wszystkim wygrywała. Amerykanie by zostali z Europy wyparci, Rosjanie by w gruncie rzeczy kontrolowali sytuację na kontynencie euroazjatyckim, wzmacniając swoją pozycję wobec Chin, bo oni też analizują sytuację i od lat pisali o tym, że to, co im zagraża, a no to jest właśnie sprowadzenie Rosji do takiej roli partnera, młodszego partnera Chin, co nie jest pożądane z perspektywy Moskwy, a nawet zdaniem niektórych rosyjskich ekspertów, jeszcze przed wojną piszących na ten temat, mogłoby w jakiejś dłuższej perspektywie doprowadzić do wojny rosyjsko-chińskiej. Dzisiaj te oceny się zmieniły, ale ja mówię o tym, co było przed wojną. No i to powiedziałbym, był pewien, właśnie to właśnie dokonaliśmy tu rekonstrukcji tej rosyjskiej wielkiej strategii, tak jak ja ją odczytałem z różnych wystąpień. Pierwszym krokiem do jej realizacji miało być zdobycie kontroli politycznej nad Ukrainą przy użyciu argumentu wojskowego, bo to, że Rosja używa argumentu wojskowego, łamiąc w ten sposób amerykańską politykę odstraszania i w wyniku użycia argumentu wojskowego szybko osiąga sukces, no miało być też znaczącą lekcją dla państw Zachodu. Po pierwsze, ile jest warta amerykańska polityka odstraszania, po drugie, co rosyjskie możliwości wojskowe oznaczają i jak szybko ona jest w stanie swoje cele zrealizować. No to się wszystko oczywiście zawaliło. Teraz mamy zupełnie inną sytuację, no ale takie były według mojej oceny plany rosyjskie. Oczywiście mówiąc w pewnym skrócie, bo one były znacznie bardziej zniuansowane i precyzyjne, ale ja uważam, że z tych wystąpień i dokumentów wyłania się tego rodzaju właśnie obraz, co by oznaczało, że Polska znalazłaby się w gruncie rzeczy w sytuacji kraju, którym była przed rokiem 89. To nie jest taki dobry prognostyk, natomiast kiedy wspomniał Pan o pewnym odczytywaniu intencji rosyjskich, to tutaj w tej książce Samotność strategiczna Polski jest bardzo ciekawie wyjaśnione to, jakie sygnały płynęły do nas z Kremla jeszcze na tak naprawdę 2014 rok, ale na wiele lat przed wybuchem tej wojny, a także na wiele tygodni. I tutaj pytanie o to, jakie błędy myśmy popełnili, dlaczego te sygnały nie były odczytywane ani przez nie tylko państwa, no, chyba bardziej te państwa zachodnie Unii Europejskiej, bo polscy politycy, no my gdzieś niby mówiliśmy dużo o tym zagrożeniu w przestrzeni publicznej ze strony Rosji, ale też, jak się okazało później, niewystarczająco dużo. Mnie się wydaje, że tu nie można w ogóle mówić o jakimś wspólnej linii państw funkcjonujących w ramach natowskiego systemu sojuszniczego. Tu mieliśmy do czynienia co najmniej z kilkoma podejściami, czy z kilkoma liniami rozumowania. Ale generalnie też mieliśmy do czynienia z taką dominacją pewnych partykularnych interesów.
no na przykład interesów niemieckich, związanych głównie z tym, jak niemiecka gospodarka przy użyciu jakich narzędzi i jakich przewag konkurencyjnych osiągnęła swój obecny poziom i swoją obecną dominację. W związku z tym ja uważam, że nie było obiektywnie warunków, ażeby w polityce państw takich jak Polska, ale też i państwa Europy Zachodniej zwyciężył inny pogląd. Też i społeczeństwa, sądzę, uważały, iż ten stan stabilności jest stanem nienaruszalnym i w gruncie rzeczy nikt nie zakwestionuje porządku, który ukształtował się po rozpadzie ZSRR. To przekonanie było tak, ono jest nadal bardzo silne, bo ci, którzy dzisiaj twierdzą, że to jest nie nasza wojna, no oni w gruncie rzeczy tkwią mentalnie właśnie w tego rodzaju przekonaniu, uważając, że jesteśmy w stanie zbudować, umownie rzecz biorąc, pewien mur na granicy, który nas ochroni i da nam bezpieczeństwo, a być może nawet da nam jakąś możliwość rozwoju według tych reguł, które w Polsce są wyznawane przez większą część obywateli. No, uważam to myślenie za całkowicie błędne, nieufundowane na odczytaniu realiów, no ale ono jest nadal silne. Ono nadal, wydaje mi się, ma istotne znaczenie i no i to jest chyba jeden z zasadniczych czynników, które spowodowały, że ta reakcja była nieadekwatna. Było też oczywiście bardzo dużo czynników, takich bym powiedział, jednostkowych, czy związanych z bieżącym życiem politycznym, ze złą oceną wynikającą chociażby z likwidacji pewnych narzędzi poznawczych przez świat zachodni, złą oceną Rosji, jej polityki. No, to nie jest jakąś wielką tajemnicą, ale na przykład Amerykanie dziesięciokrotnie zredukowali liczbę analityków w swoich służbach specjalnych, którzy zajmują się Rosją i tym kierunkiem przez wiele lat. Te ośrodki analityczne zachodnie były skoncentrowane właśnie na kwestiach terroryzmu, misji stabilizacyjnych w zapalnych regionach świata, czy mniejszych zagrożeniach w rodzaju koreańskiego systemu, programu nuklearnego. Więc to też obiektywnie rzecz biorąc sprzyjało temu, że ten głos państw graniczących z Rosją był niesłyszalny, bo to społeczność analityczna była na Zachodzie znacznie mniejsza, mniej wpływowa i mająca mniejsze znaczenie. Nawet jeśli oni podzielali sporo tych ocen, które były u nas formułowane, to mieli mniejsze znaczenie i ich też nie słuchano. I następowało wreszcie takie zjawisko, które można by powiedzieć, że niemała część opinii publicznej w Polsce świeciła światłem odbitym, to znaczy rozpowszechniło się przekonanie, że jeżeli ośrodki analityczne niemieckie, dajmy na to, formułują jakiś pogląd, to już jest z pewnością pogląd przemyślany, racjonalny i mający związek z rzeczywistością. Okazało się, że nie musi tak wcale być. W związku z tym to mamy pewnie wiele różnych powodów, dlaczego to się nie udało. No, osobnym oczywiście zagadnieniem jest kwestia polityki amerykańskiej, tego, jaką politykę Biden uprawiał w swojej pierwszej części swojej kadencji, bo w moim odczuciu, ja o tym też piszę, on uprawiał politykę, która odczytana została w Rosji jako polityka niezdecydowania, słabości i niechęci angażowania się w Europie, raczej ustąpienia pola państwom takim jak Niemcy, co wręcz w moim odczuciu skłoniło Putina do zaostrzenia działania i przyspieszenia tego,
tego działania. No to jest kwestia oczywiście zasadnicza pytania o to, jaka polityka odstraszania jest polityką skuteczną, czyli i w którym miejscu Biden popełnił tutaj błędy. Dzisiaj wielu, ja zresztą też, podkreślają to, że Ameryka zmieniła swoją politykę i zmieniła ją w sposób znaczący, korzystny z punktu widzenia interesów polskich, ale to nie zmienia faktu, że te pierwsze miesiące kadencji Bidena były z naszej perspektywy fatalne po prostu. Znaczy on pokazywał słabość, pokazywał niechęć do angażowania się w sprawy europejskie, przesunięcie zainteresowania w rejon Indo-Pacyfiku i zgodę na to, że w Europie właściwie decydować mają Niemcy. No to być może spowodowało, że Putin tak ocenił sytuację na kontynencie, jak właśnie ocenił, i z jego kalkulacji wynikało, że krótka, zwycięska wojna nie spotka się ze znaczącą odpowiedzią Zachodu. I wszystkie te tematy, drodzy Państwo, są bardzo szeroko omówione w książce Marka Budzisza Samotność strategiczna Polski. Myślę, że jeszcze długo pewnie moglibyśmy rozmawiać, ale chyba lepiej zachęcić słuchaczy do tego, aby wybrali się do księgarni, tę książkę zakupili. Ja ze swojej strony bardzo polecam, a Panu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.